Dzień dobry Państwu, witam na kanale Chrobry Szlak. Pozostajemy w temacie wojennym, ale tym razem będziemy rozmawiać o froncie wewnętrznym. Ten front wewnętrzny, tak jak na froncie na Ukrainie, jest pewnego rodzaju stagnacja, no to znaczy bynajmniej nie znaczy to, że nie toczą się walki, walki się toczą, ale jest już słabnie zainteresowanie, te postępy są niewielkie, trwają raczej walki pozycyjne, no to na froncie zewnętrznym się naprawdę kotłuje, bardzo dużo się dzieje i o tym, czy za chwilę polowanie na ruskie trole przybierze rozmiary legendarnego, bo przecież niekoniecznie prawdziwego polowania na czarownicę. O tym dzisiaj z Przemysławem Piastą, redaktorem Myśli Polskiej i prezesem Fundacji Narodowej imienia Romana Dmowskiego. Witam serdecznie. Witam pana, witam państwa. Na początku oczywiście zachęcam do udostępniania tego materiału, do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszego kanału finansowo, dane w opisie. No można powiedzieć, że Myśl Polska znalazła się na pierwszej linii tego frontu wewnętrznego, mianowicie strona jest w dalszym ciągu blokowana, a do tego no, doszło do już ataków takich dosyć realnych, no nie fizycznych, ale dość realnych ataków na redaktorów Myśli Polskiej, zwolnienia z pracy, jakieś oczernianie masowe w internecie. No, cóż to się stało? Czy właśnie ta teza, którą wysnułem we wstępie, że skoro dochodzi do stagnacji na froncie zewnętrznym, to trzeba ożywić front wewnętrzny, czy ona jest prawdziwa i czy to jest pewnego rodzaju papierek lakmusowy, w którą stronę te wszystkie rozwiązania u nas pójdą? No teza na pewno jest ciekawa. Z całą pewnością już wielokrotnie sprawdziliśmy, że wraz z postępem rewolucji tężeje opór wroga wewnętrznego, no więc i tak, że tutaj ta rewolucja, którą funduje nam od kilku lat PiS, sprawia, że ten opór wroga wewnętrznego rośnie, tego wroga wewnętrznego trzeba tropić. Zresztą łatwiej jest tropić urojonych ruskich agentów czy ruskie onuce, niż brać się za jakąś konkretną pracę. W związku z powyższym to tropienie ma się w tej chwili jak najbardziej świetnie. Tak jak pan redaktor wspomniał, w istocie rzeczy Myśl Polska jako jedna z pierwszych padła ofiarą tych tutaj jakobińskich zapędów polskich polityków, tego polowania na czarownicę. Oczywiście nieznani sprawcy, nieznani, ale przecież doskonale nam znani, blokują ciągle dostęp do serwisu Myśl Polska Info. Ta blokada jest dość ułomna. Każdy, kto potrafi zainstalować sobie VPN-a, tą blokadę z łatwością obchodzi. Zresztą nasi czytelnicy robią to dość masowo i jakkolwiek rzeczywiście no niemal trzykrotnie spadły nam tutaj zasięgi, no to nadal 1/3 użytkowników, czyli ciągle kilka tysięcy osób regularnie Polską czyta, co samo w sobie w tych warunkach jest całkiem niezłym wynikiem. No gdyby Polska była państwem prawa, no to jacyś sprawcy powinni się jednak przyznać, że z takiego albo innego paragrafu próbują tutaj zamykać usta niezależnym redakcjom. Okazuje się jednak, że Polska jest państwem prawa w sposób no, niezwykle umiarkowany, o czym zresztą wiemy nie od wczoraj, nie od dziś. W związku z powyższym nikt tutaj do tego typu działalności nam się nie przyzna, więc formalnie rzecz ujmując ciągle pozostają tutaj to nieznani sprawcy. Natomiast, szanowni państwo, to nie jest tak, że my jako właściciele tytułu prasowego, jako redakcja, czy jako wydawnictwo pozostajemy bierni. Myśl Polska to nie jest jakiś pierwszy lepszy tytuł, to jest najstarszy polski tygodnik. W związku z powyższym jest to uznana marka, dlatego my walczymy o swoje prawa. No i niestety jesteśmy zmuszani do pójścia tutaj na udry z dostawcami internetu, no bo z formalnego punktu widzenia to oni właśnie nas w tej chwili blokują. Sprawa prawdopodobnie skończy się w sądzie i skończy się jakimiś tam odszkodowaniami na naszą rzecz, no ale to będą sprawy do rozstrzygnięcia za lat kilka, bo w Polsce sądy mamy wolne. Natomiast ten amok, ten jakobiński szał, który ogarnął polską scenę publiczną, ale także polskie społeczeństwo w dużej części, skutkuje czymś znacznie bardziej nieprzyjemnym, a zatem polowaniem na niepokornych publicystów, polowaniem na niepokornych analityków. I faktycznie ostatnie kilka tygodni były dla nas dość ciężkie. Wielu członków redakcji spotkało się z takim osobistym hejtem, z atakami, z różnego rodzaju pogróżkami. Kilka osób tutaj pogorszyło sobie zasadniczo
albo w zasadzie im została pogorszona zasadniczo sytuacja życiowa. Redaktor naczelny utracił stanowisko kierownika w Muzeum Niepodległości w Warszawie. On nigdy nie łączył oczywiście działalności w gazecie, działalności w wydawnictwie ze swoją działalnością zawodową, ale pomimo to jakiś nadgorliwiec, bodajże wicemarszałek z Platformy Obywatelskiej, nie znam nazwiska, jakiś tam drugorzędny polityk, postanowił tutaj zdobyć kilka punktów, pokazując, jak dzielnie walczy z niezależną publicystyką. No, poważne tarapaty popadł również Mateusz Piskorski. Ta sprawa była dość szeroko omawiana. Jedyna jego przewina polegała na tym, że będąc wolontariuszem w jednym z ośrodków dla uchodźców, tłumaczył na prośbę pani Agaty Dudy jej słowa właśnie uchodźcom z Ukrainy i słowa uchodźców z Ukrainy dla pani prezydentowej. Nieprzyjemności spotkały także Agnieszkę Piwer, nieprzyjemności spotkały także moją skromną osobę. Nie chcemy tutaj się nad tym rozwodzić, nie chcemy tworzyć jakiejś martyrologii. No, prawda jest taka, że warunki w tej chwili do pracy są złe, mimo to nie ustajemy w tej pracy, bo jest to praca ważna. Nawet jeśli nie kilkanaście czy kilkadziesiąt, ale zaledwie kilka tysięcy osób codziennie czyta nasz serwis, to uważamy, że należą im się niezależne ekspertyzy, należy im się ta informacja, którą można u nas znaleźć. No i zachęcam także Państwa, oczywiście wszystkich widzów Kroplego Szlaku, do tego, aby korzystając z możliwości zainstalowali sobie VPN, bo dziwną tego typu formułę i korzystali z serwisu Myśl Polska Info. Ten serwis cały czas działa, aczkolwiek jego dostęp u większości operatorów jest ograniczony. To może na tyle tytułem wstępu. No właśnie, tylko że to jest moim zdaniem też problem szerszy. Oczywiście też zachęcamy do czytania i zachęcamy też do czytania strony Chrobrego Szlaku, którą pewnie niedługo uda się jakoś zaktualizować, bo też mieliśmy problemy techniczne, ale z zupełnie innej strony to akurat nie działania żadnych obcych sił, tylko po prostu pewnego rodzaju niedowłady po naszej stronie, bo cały czas tutaj się przegrupowywujemy w jakiś sposób. Natomiast myślę, że o ile dzisiaj, no to jest kilka osób wymienionych przed chwilą, grono redakcji Myśli Polskiej jest jednak, no, z jednej strony oczywiście i szerokie, ale patrząc w skali całej Polski, no to jednak dość wąskim środowiskiem. I niektórzy mogą myśleć, no moja chata z kraja, natomiast no, już gdzieś tam w internecie krąży takie pismo, gdzie zwolniono pracownika Poczty Polskiej za wpis na Facebooku. I czy za chwilę nie dojdzie do tego, że właśnie będzie takie powszechne już tropienie wpisów na Facebooku i wyrzucanie z pracy, wyrzucanie z uczelni, generalnie jakieś tam wilcze bilety, bojkotowanie firm. No już mieliśmy tego przykłady takie, jak też krążące po internecie i to akurat trudno. Oczywiście zawsze ktoś może to sparować, że to rosyjski fake news, no, ale to już jest, to już naprawdę sięga, to akurat są informacje potwierdzone i to już sięga naprawdę jakichś Himalajów, gdy są takie informacje, że ktoś rozwiesza kartki, że tutaj na naszym osiedlu jest sklep, który prowadzą Białorusini, tudzież gdzieś tam są ataki na kierowców białoruskich samochodów, a do tego grupa Ukraińców sobie bezkarnie blokuje przejście graniczne między Polską a Białorusią przy dość biernej postawie, organów państwa, gdzie głównie tracą, no może nie głównie, ale również tracą polscy przewoźnicy, którzy nie wiozą broni, granatów, rakiet, uranu od Czeczenów, tylko wiozą jak najbardziej ładunek cywilny. I czy to nie pokazuje, w którą stronę idziemy, jakiegoś takiego tępego szukania ruskich onuc wszędzie i jak długo to może potrwać, bo to są emocje. Emocje są zmienne. I czy to przypadkiem się w pewnym momencie, no, wajcha nie zostanie przełożona?
zostanie i to bardzo szybko, dlatego że rząd robi wiele, aby ta pomoc, która jest okazywana Ukraińcom, pomoc, do której przypominam Państwa zachęcaliśmy, tak, bo to jednak uchodźcy wojenni są po prostu osobami, które uchodzą przed jakimś tam realnym zagrożeniem życia czy zdrowia i to jest kwestia cywilizacyjna, także obdarzamy ich pewną pomocą, okazujemy im pewną pomoc. Natomiast no, rząd robi to w sposób niemądry, robi to w sposób nieprzemyślany, mało systematyczny. Część tych działań wręcz zakrawa na sabotaż. W związku z powyższym prędzej czy później sympatie Polaków się odwrócą i między innymi stąd ta nerwowość, ponieważ to odwrócenie nastrojów społecznych już jest bardzo wyraźnie zauważalne. Szanowni Państwo, politycy i związani z nimi dziennikarze, bo nie szanujmy się, że dziennikarze w Polsce są niezależni, w lwiej większości są całkowicie zależni od polityków, a zatem politycy i usługujący im dziennikarze wpadli w amok, wpadli w szał. W tej chwili wystarczy zadać jakieś elementarnie racjonalne pytanie. Nie trzeba, szanowni Państwo, popierać Rosji czy popierać Putina, wystarczy spytać na przykład, czy Polska ma plan, co zrobić z 2 milionami uchodźców, albo kto za to zapłaci, albo czy zwróciliśmy się do Unii Europejskiej o to, żeby partycypowała w tych kosztach. I już następuje szał, już następuje bezrozumny, zupełnie pozbawiony jakichś intelektualnych podstaw, chamski, prymitywny atak, kiedy tutaj adwersarz, osoba, która po prostu zadaje elementarne, rozsądne pytania, jest właśnie odsądzana od czci wiary, nazywana w taki czy owaki obraźliwy sposób ruskim trolem, ruskim agentem, ruską obrócą. Ja, szanowni Państwo, przyjąłem tutaj metodę absolutne zero tolerancji. Nawet pojedynczy troll musi być tutaj niestety bardzo mocno pilnowany. Nie wolno sobie pozwolić na obrażanie się, nie wolno sobie pozwolić na tego typu opluwanie. W związku z powyższym akurat nasza redakcja przyjęła tutaj opcję zero tolerancji. Każda osoba, każda redakcja, która napisze o nas nieprawdę, która doprowadzi do pomówienia, będzie ścigana z artykułu 212 Kodeksu Karnego, który właśnie mówi o pomówieniach. Jest to przykra metodyka, ale będziemy ją stosować, dlatego że nie możemy sobie pozwolić na to, szanowni Państwo, aby dyskusja publiczna w Polsce zupełnie schamiała. I tak schamiała w potężny sposób. I tak pozwalamy sobie na rzeczy, których absolutnie nie powinniśmy sobie pozwalać. No i właśnie ta źle rozumiana tolerancja, ta taka nasze polskie przyzwolenie na tego typu zachowania sprawiają, że te zachowania stają się coraz częstsze. No i teraz urosły do jakichś zupełnie absurdalnych, monstrualnych rozmiarów. Szanowni Państwo, to jest tak, że wystarczy, jak wspomniałem, zadać jakieś podstawowe, proste pytanie. Wystarczy nie pałać przesadną miłością do narodu ukraińskiego, no bo umówmy się, że jakkolwiek przedstawiciele tego narodu znaleźli się osobiście w trudnej sytuacji, jakkolwiek czują się zobligowani im pomóc, no to przecież ta trudna sytuacja nie wymazała nagle wielu dziesięcioleci naszych trudnych relacji, to relacji trudnych w znacznej mierze z winy tamtej strony, która to tamta strona bardzo mocno eksploatowała, bardzo mocno eksponowała te wątki wspólnej historii, które dla nas są bolesne. To oni dbali o to, żeby te rany cały czas były rozdrapywane. No i ciągle o nie dbają, powiedzmy sobie szczerze. Ja Państwu przypominam, że ten rok na Ukrainie miał być obchodzony jako rok Bandery. No to już samo w sobie jest dla wszystkich Polaków, umówmy się, po prostu policzkiem. Natomiast nie zmienia to faktu, że sytuacja jest jaka jest. W związku z powyższym takiej sytuacji się znaleźliśmy. Nie zwalnia nas to z myślenia, nie zwalnia nas to z odpowiedzialności wobec własnego państwa, wobec własnego narodu, nie zwalnia nas to z myślenia o własnej przyszłości. Także no tutaj trudny moment, ale ten moment po prostu wszyscy musimy przeczekać. Czy nastąpi znormalnienie? Nie sądzę. Prędzej, tak jak wspomniał redaktor Klimczak, nastąpi odwrócenie tego szaleństwa w drugą stronę i możemy spodziewać się jakichś zupełnie absurdalnych, irracjonalnych reakcji społecznych wyrażających niechęć dla tych ukraińskich uchodźców. No bo, szanowni Państwo, prawda jest taka, że nie mamy żadnego sensownego planu, co z nimi zrobić. Rząd w tej chwili kluczy. Ta ustawa, specjalna ustawa, uchwalona jak zwykle w jakimś absurdalnym trybie, dopychana kolanem, żeby w ciągu kilku godzin stała się skuteczna. Ta ustawa de facto jest ustawą osiedleń. To nie jest ustawa mówiąca o tym, że mamy jakichś ludzi, których musimy u siebie przyjąć, musimy ich u siebie ugościć, musimy dać im dach nad głową, jedzenie, opiekę zdrowotną i tak dalej, i tak dalej. To jest to ustawa osiedleńcza, sugerująca, że ci ludzie zostaną z nami na zawsze. Pytanie, które powinniśmy sobie postawić w tym momencie, to czy w istocie, że czy chcemy, żeby zostali z nami na zawsze, a w każdym razie, czy chcemy, żeby wszyscy zostali z nami na zawsze, no bo taki zastrzyk dla naszej stosunkowo niewielkiej, 30-kilkumilionowej populacji, w tej chwili już dwóch, a docelowo pewnie znacznie większej ilości osób, no to jest, szanowni Państwo, zastrzyk bardzo poważny, który całkowicie zmieni naszą demografię, całkowicie zmieni tutaj stosunki etniczne w Polsce, stosunki religijne, etc., etc.
A zatem powinniśmy sobie te pytania zadawać i odpowiadać na nie w sposób spokojny i racjonalny. Polska po prostu w tej chwili robi to, co musi, bo została postawiona w takiej sytuacji, ale docelowo powinna zrobić jednak to, co Polsce, co narodowi polskiemu po prostu się opłaca. I wracając jeszcze do tych rosyjskich fake newsów, oczywiście rosyjskie fake newsy jak najbardziej sobie w internecie funkcjonują, ale szanowni Państwo, zwróćcie uwagę, że najczęściej te rzekome albo faktyczne fake newsy tropią ci, którzy najbardziej bezrefleksyjnie w głupi i prymitywny sposób powtarzają ukraińskie fake newsy. My się oczywiście nie dziwimy temu, że Ukraińcy prowadzą prymitywną propagandę. No, państwo jest w stanie wojny, tak państwo się broni, w związku z powyższym używa wszystkich możliwych sił, buduje morale swojego społeczeństwa, buduje morale swojego wojska i prowadzenie propagandy w takiej sytuacji nie jest niczym zaskakującym. Natomiast nie oznacza to, że my musimy ją przyjmować w zupełnie bezrefleksyjny sposób, tak jak ma to miejsce w tej chwili. Natomiast no, to, co w tej chwili możecie państwo poczytać w polskim internecie, obejrzeć w polskich programach telewizyjnych, a w każdym razie ich w większości, no nie takim niezależnym programie oczywiście jak Robry Szlak, to jest po prostu jawny przedruk z tej propagandy ukraińskiej, takiej propagandy najbardziej prymitywnej. No polecam krytycyzm, polecam używanie własnego rozumu, ale także polecam korzystanie z niezależnych źródeł. W państwach nieco poważniejszych niż Polska, dajmy na to takie jak Niemcy, Francja, czy dajmy na to Izrael, pisze się o tym konflikcie zupełnie inne rzeczy, pisze się o nim z zupełnie innej perspektywy i czasami, no nie musimy znać oczywiście wszystkich języków, ale możemy nawet korzystać z tłumaczy tutaj takich internetowych. Warto sobie zajrzeć do tego typu prasy, do tego typu mediów i zobaczyć, co o tym myślą i co o tym piszą. No, to warto na pewno poszerzać jakby swoją wiedzę i swoje horyzonty. Tutaj generalnie te emocje, jeszcze żeby zamknąć ten wątek, ja wrzucę pewną rzecz, której sam byłem świadkiem. Mam wrażenie, że jesteśmy w stanie takiego samonakręcania się. I zwłaszcza ci różni funkcjonariusze na dole różnych władz też chcą zabłysnąć. Ja o tym mówię dlatego, że w niedzielę odbywały się w Zgierzu obchody rocznicy egzekucji 100 Polaków, w której zginęło również kilku działaczy narodowych, w tym i Kazimierz Kowalski. No i ja szczerze mówiąc wyszedłem z bardzo mieszanymi uczuciami, jest to delikatne sformułowanie z tych obchodów, ponieważ w 3 z 4 przemówień wpleciono wątki ukraińskie. Przedstawiciele władz miasta tutaj występowali składając wiązanki właśnie z wstążkami w barwach Ukrainy. No, barw polskich było tyle, ile tam parę flag, jedna na maszcie i na jakichś stojakach. No i dodajmy jeszcze zakończenie tych obchodów, prawda, właśnie akcentem minutą ciszy ku czci ofiar wojny na Ukrainie. No gdzie Rzym, gdzie Krym, notabene, i do tego no już sam zwyczaj minuty ciszy to już temat na inną dyskusję. Ale no mamy do czynienia z jakimś opętańczym szałem i myślę, że tu też problem jest taki, czy to się samo nakręca, ponieważ takie są nastroje społeczne i wszyscy ci celebryci, sportowcy, samorządowcy, oni odpowiadają na wykreowane przez media potrzeby społeczne, żeby się w ten nurt wpasować. I nie widać nikogo, kto by powiedział stop. Nawet Konfederacja, która próbowała tak powiedzieć stop, no w pierwszej chwili się trochę zamotała. I czy jest jakaś siła właśnie, która będzie w stanie spojrzeć ozdrowieńczo, ponieważ mamy coraz bardziej szalone pomysły. Mamy pomysły na jakieś tam konfiskaty majątków, o czym powiemy za chwilę, ale mamy pomysł na przykład już coraz bardziej realnie się konkretyzujący, tak zwanej misji pokojowej, która w obecnej sytuacji wojskowej na Ukrainie no, musi się skończyć chyba tylko jednym, czyli wysłaniem naszych żołnierzy na wojnę. No a to już jest śmiertelnie niebezpieczne. Ja wiem, że skleiłem w tym pytaniu dwa wątki krańcowo od siebie odległe, ale mi to wygląda na jakąś padgatowkę pod to. Tak samo jak wszyscy mówią, że zaraz Białoruś zaatakuje Ukrainę i wszyscy czekają, żeby ta Białoruś w końcu się ruszyła, a ten wstrętny Łukaszenka, no jak na złość, nic nie robi.
W istocie rzeczy wiele wątków, to zacznę od tej Konfederacji, bo to najprostszy chyba z tych wątków. Konfederacja się zamotała. No wszyscy panowie wiedzą, że jeśli stoi się zbyt długo w rozkroku, to jest dla panów pozycja nie tylko niezwykle niewygodna, ale i szalenie niebezpieczna. I mam wrażenie, że ten rozkrok się Konfederacji rozjechał i teraz jest to dla nich bolesna sytuacja. Bo rzeczywiście na początku Konfederacja chciała płynąć w tym proukraińskim szale, montowali sobie wstążki i tak dalej, i tak dalej. To było zupełnie pod tym poglądem, które wyznaje większość z elektoratu Konfederacji, więc byłem tym zaskoczony. Miałem wrażenie, że któryś tutaj z tytanów intelektu, nie wiem, czy Winnicki, czy Bosak wpadli na pomysł, że oddetną sobie parę punktów od tej popularności. Skończyło się na tym, że wzbudzili raczej niesmak we własnym elektoracie, a później, kiedy, że tak powiem, wrócili do swoich poprzednich postulatów, do swojej poprzedniej retoryki, wzbudzili z kolei niesmak u pozostałych. Także udało im się osiągnąć niebywałą sztuczkę, mianowicie obrazić w ciągu kilku tygodni niemalże cały elektorat. Ja głęboko wierzę, że te ostatnie sondaże dla Konfederacji odzwierciedlają rzeczywistość. Dla Konfederacji korzystną sytuacją było kontestowanie ograniczeń pandemicznych. Te ograniczenia, powiedzmy sobie, szanowni państwo, w znacznej mierze były głupie, to widać teraz gołym okiem, także tak to określę, kiedy wpuściliśmy do Polski niezaszczepionych na żadnego COVID-a 2 miliony Ukraińców, oni nie są bardzo często zaszczepieni na jakieś takie elementarne choroby, na które szczepienia w Polsce są obowiązkowe i wykonujemy je już od dziesięcioleci. W związku z powyższym nagle okazało się, że cała ta retoryka rządu jest mocno odęta i Konfederacja generalnie na tym zyskiwała. To był dla nich dobry politycznie moment. Natomiast teraz pogubili się, zamotali się. Konsekwencje pewną wykazywał tylko Grzegorz Braun. Cała reszta wpadła wpadła w ten amok. No i co powiedzieć, stracą na tym, ale to jest ich problem, tak? Natomiast przypominam, że Konfederacja przez całe lata nie potrafiła zaprezentować żadnej zwartej wizji, żadnej zwartej koncepcji. Zaznaczam, że to moja opinia, tak, nie jest to opinia redakcji, aczkolwiek w mojej opinii Konfederacja jest raczej spółką z o.o. niż partią polityczną. To chwalebne, oczywiście chwalimy to, że w taki sprawny sposób... Tych obostrzeń pandemicznych, to przepraszam, że wchodzę w słowo, ale być może jak już w poniedziałek będzie zniesiony obowiązek maseczkowania, to chyba nadchodzące posiedzenie Sejmu będzie ostatnim, z którego wykluczą Grzegorza Brauna. Tak, prawdopodobnie tak. To zresztą, powiedzmy sobie, szanowni państwo, jest po prostu już na tym etapie raczej rytualne i idiotyczne. No zresztą pani marszałek Sejmu, nie chcemy tutaj w żaden sposób dyskredytować tej ważnej, drugiej w końcu w państwie postaci, no ale umówmy się, że raczej prochu nie wymyśli. W związku z powyższym chyba dostała kiedyś takie polecenie, żeby tego Brauna z mównicy wiecznie spychać i myślę, że dopóki ktoś tego polecenia nie odwoła, to ona niczym tutaj dobrze prosperujący mechanizm będzie tak po prostu działać. Szanowni państwo, myślę, że wystarczy Konfederacji, bo tutaj redaktor Klimczak poruszył kilka ciekawych wątków. No najciekawsze to przede wszystkim, czy ktoś pcha nas do wojny. Niestety mam wrażenie, że tak. Cała ta niejasna awantura wokół migów 29, której tutaj przyczyny nie są nam do końca znane, ale poważne ośrodki sugerują, że jednak pierwotnie inicjatywa przekazania samolotów w stronie ukraińskiej leżała właśnie po stronie polskiej, a dopiero później, kiedy wiedza o tym jakby się rozpowszechniła, nastąpiła ta rozgrywka polityczna. Następnie wyjazd do Kijowa, pana premiera Morawieckiego, pana wicepremiera Kaczyńskiego. To wszystko sprawia wrażenie, jakbyśmy realizowali scenariusz prowokowania Rosji do ataku. Wiadomo, szanowni państwo, żebyśmy teraz oficjalnie poparli Ukrainę jako państwo, wypowiedzieli wojnę Rosji czy Białorusi, bo takie pomysły na pewno chodzą po głowach naszych polityków, no to NATO nie będzie miało żadnego obowiązku w tej wojnie nas bronić. Natomiast jeśli Polska zostanie napadnięta, to NATO jednak skonstruowane jako sojusz obronny będzie miało obowiązek bronić. Polska będzie miała prawo powołać się na odpowiednie tutaj zapisy w traktatach i tej obrony się domagać. I myślę, że taki jest po prostu plan. Mam nadzieję, że ten plan się najzwyczajniej w świecie nie uda. Oczywiście to nie jest tak, że wojna na Ukrainie jest rozstrzygnięta, daleko jej do rozstrzygnięcia. To, że Rosja zajęła jakieś tam terytorium, nie oznacza wcale, że tą wojnę wygra, pomimo tego, że tutaj potencjał wskazuje na Rosję jako na stronę faworyzowaną, stronę, która tutaj ma wszelkie przesłanki do tego, aby to zwycięstwo w wojnie odnieść. Ale szanowni państwo, gdyby wygrywały potencjały, a nie żołnierze, no to wojny nie byłyby prowadzone, tylko politycy spotykaliby się przy stolikach, ustalali, ty masz potencjał na poziomie X, a ty masz potencjał na poziomie 120% X, to wygrałeś, kawałek jest twój. To tak nie działa. Czasami ktoś mówi, sprawdzam. No i wojna jest takim momentem, kiedy mówi się, sprawdzam. Z całą pewnością ta wojna nie idzie po myśli rosyjskich sztabowców. Nie wiemy, jakie były plany, a z całą pewnością nie były takie, tak? Ponieważ jak na początku programu pan redaktor trafnie ujął, wojna utkwiła w jakimś tam punkcie, w tej chwili jest wyniszczająca i męcząca dla obydwu stron. Ukraina
Ukraińcy się bronią, bronić się jest zawsze łatwiej niż atakować. Należy zupełnie innego rodzaju sił używać, można te siły mieć skromniejsze, można te siły mieć gorzej doposażone, ale tutaj przewaga terenu, przewaga istoty właśnie obrony sprawia, że pomimo to można zwyciężyć nawet z silniejszym przeciwnikiem. Tutaj zwycięstwem może być wystarczająco długie wytrzymanie naporu. W związku z powyższym wojna jest na tym etapie nierozstrzygnięta, nie wiemy jak się skończy. Nie zmienia to jednak faktu, że jeśli Polska do tej wojny się włączy, no to mogą spotkać nas najróżniejsze konsekwencje i te konsekwencje będą z definicji nieprzyjemne, począwszy od tego, że polscy żołnierze będą na tej wojnie ginąć, ale być może także polscy cywile będą na tej wojnie ginąć. Szanowni Państwo, powiedzmy sobie to otwarcie, cała Polska znajduje się w zasięgu rosyjskich rakiet średniego zasięgu. W związku z powyższym ostrzelanie Szczecina czy Poznania jest tak samo realistyczne jak ostrzelanie, dajmy na to, Białego Stoku czy Zamościa. Tak? W związku z powyższym to nie jest tak, że można wejść do wojny z innym państwem, państwem potężniejszym od siebie, państwem dysponującym bronią masowego rażenia, państwem dysponującym bronią rakietową i wyjść z tej wojny bez konsekwencji. Czasami mam wrażenie, że niektórzy politycy, w szczególności Jarosław Kaczyński, rozpatrują wojnę w kategorii nawet nie drugiej, ale pierwszej wojny światowej. No to tak nie działa, to już nie są te czasy. Zupełnie inne narzędzia, zupełnie inny rodzaj pola walki. To właśnie wojna na Ukrainie jest zaskakująco anachroniczna z czysto wojskowego punktu widzenia. Można powiedzieć, że jeśli coś zaskoczyło tym razem analityków, jeśli coś zaskoczyło tym razem specjalistów od wojskowości, to właśnie anachroniczność tej wojny, stosowanie starych, sprawdzonych, ale zupełnie już, że tak powiem, czytelnych sposobów działania. Nie chciałbym się wypowiadać co do samej istoty konfliktu, zresztą nie temu służy ten kanał, tym zajmujemy się polityką, a nie sprawami militarnymi. Natomiast no, czasami te sprawy militarne jako kontynuacja polityki przecież przekładają się też na naszą bieżącą politykę. Reasumując, nie opłaca się Polsce na tym etapie do wojny wchodzić. To czy wojna, że wojna jest nierozstrzygnięta, na pewno jest niedobre z punktu widzenia takiego, że będziemy mieli do Polski napływ ludności. Oczywiście z punktu widzenia humanitarnego każda wojna jest zła i to nie ulega wątpliwości, no ale my musimy patrzeć z punktu widzenia interesu państwa, a nie z punktu widzenia jakiegoś wzmożenia moralnego, które ogarnęło Polaków. Reasumując, ta wojna w tej chwili i tak dużo nas kosztuje. Jeśli przeniosłaby się na nasze terytorium albo w jego bezpośrednie sąsiedztwo, kosztowałaby nas jeszcze więcej. Dlatego to, co nam się najbardziej opłaca, to nie dopuścić do tego, aby ta wojna przeniosła się na terytorium Polski. Pięknie podsumował to premier Węgier Viktor Orbán. Całe przemówienie Viktora Orbána, tu jeszcze raz zareklamuję swoją gazetę, znajdziecie Państwo w najnowszym numerze Myśli Polskiej od dzisiaj do nabycia w kioskach albo wkrótce także na stronie internetowej Myśl Polska Info. I przemówienie premiera Orbána można wyraźnie znaleźć prosto określone wątki. Przede wszystkim troska o Węgry, troska o przyszłość Węgier i nie wtrącanie się w nie swój konflikt. Węgry są stosunkowo małym państwem, które nie chcą się znaleźć między ukraińskim młotem a rosyjskim kowadłem, czy na odwrót, w zależności jakby na to spojrzeć. Polska jest państwem nieco większym, ale nie na tyle większym, aby ten potencjał zasadniczo czynił różnicę. A zatem jak najdalej od wojny. Bardzo, bardzo słuszna konstatacja, tylko ja obawiam się, że właśnie większość społeczeństwa będzie przyklaskiwała temu, co się będzie nazywało misją pokojową, a co będzie, mówię, jest bardzo prawdopodobne, że będzie to realnie wejście do wojny i jeśli będzie reakcja drugiej strony, to będzie powszechna reakcja, ale jak to? Natomiast jest jeszcze jeden wątek, bo to są te emocje właśnie kierowane na front wewnętrzny i rząd postanowił zrobić taką wrzutkę, że trzeba będzie wprowadzić przepisy, które umożliwią konfiskatę majątku obywateli rosyjskich, no ale trzeba tutaj jakby czytać to całościowo. Ponieważ rzecznik rządu sformułował to w ten sposób, że rząd planuje konfiskować majątki oligarchów rosyjskich, wszystkie majątki podmiotów, osób prywatnych, które są zaangażowane we wspieranie działań Federacji Rosyjskiej,
w szczególności tych, które zostały objęte sankcjami. No to, że w szczególności tych, które zostały objęte sankcjami, no to przecież chyba nie wyklucza, że na przykład za chwilę będzie krok dalej i będzie się konfiskować majątki tych przebrzydłych ruskich onuc, tych, którzy dezinformują, oczywiście w drodze takiej administracyjnej. Czy to nie jest swego rodzaju, jak już mówimy o grupie rekonstrukcji historycznej i sanacji, to czy to przypadkiem nie jest Bereza 2.0? No to gorzej niż Bereza 2.0. To jest lista proskrypcyjna, taka tradycja ze starożytnego Rzymu. Tylko chyba nasi politycy nie do końca uważali na historię i zapomnieli, czym kończyło się wprowadzenie list proskrypcyjnych, a mianowicie kończyło się wielkimi konfliktami, wojnami domowymi, które doprowadziły de facto do końca Republiki Rzymskiej. Szanowni Państwo, tak, pan Piotr Miller, rzecznik rządu, poinformował nas w mediach społecznościowych, także dlatego wiemy dokładnie, co powiedział, możemy go precyzyjnie cytować, że rządowi marzą się zmiany w konstytucji. Zmiany na trzech płaszczyznach. Pierwszy taki temat to jest wyłączenie wszelkiego typu zakupów dozbrajania na naszej armii, zakupów militarnych, zakupów obronnych z reguł finansowych. Co to oznacza? No oznacza to, że będziemy mogli zadłużać się po uszy powyżej limitu zadłużenia. W tej chwili mamy limit zadłużenia na poziomie 60% PKB. Jeśli taki zapis zostałby wprowadzony, no to każdy przecież zakup w Polsce stanie się zakupem obronnym i zadłużymy się po uszy znacznie bardziej. No rządowi dramatycznie brakuje pieniędzy. Brakuje pieniędzy, bo najpierw, kiedy mieliśmy okres prosperity, postanowił prowadzić intensywne rozdawnictwo socjalne zupełnie bezrefleksyjne. Później sam wywołał kryzys pandemiczny, żeby złagodzić efekty tego kryzysu, rozdał kolejne gigantyczne, że tak powiem, góry dodrukowanych czy doprodukowanych już tutaj pieniędzy. No i teraz koszt utrzymania 2 milionów Ukraińców w Polsce, no to będzie rząd wielkości 20 do 40 miliardów złotych do końca tego roku, a w przyszłym roku diabli wiedzą ile. W związku z powyższym tych pieniędzy nie ma, bo je przyjęliśmy, szanowni Państwo, wcześniej. Możecie Państwo tego nie odczuwać, bo Państwo pewnie tych pieniędzy nie dostaliście, ale jednak bal na Titaniku przez ostatnie lata trwał w najlepsze. W związku z powyższym Polska tych pieniędzy nie ma i Polska, jeśli te pieniądze pożyczy w tradycyjny sposób na rynku wewnętrznym albo zewnętrznym, przekroczy ten limit zadłużenia. No, trzeba kombinować. Kto nie kombinuje, ten tutaj nie wygrywa. W związku z powyższym nasi włodarze wpadli na taki sprytny pomysł, że na fali tego patriotyzmu, przepraszam bardzo, powodowanego zagrożeniem faktycznym czy domniemanym ze wschodu, będziemy się zbroić i na te zbrojenia weźmiemy sobie kredyty, które to kredyty nie będą nam wchodziły w tą regułę finansową. No, pomysł jak pomysł. Szanowni Państwo, to się skończy oczywiście jeszcze większą inflacją, to się skończy jeszcze większą stagnacją gospodarczą, to się skończy tym, że będą jeszcze wyższe stopy procentowe. Państwo będziecie płacili więcej za kredyty, jeśli takie posiadacie. Będziecie zarabiali tyle samo, a wasz pieniądz będzie po prostu mniej warty, w związku z powyższym mniej za niego kupicie. Będziecie biedniejsi najzwyczajniej. Spadnie wasz standard życiowy. Polska musi się zbroić. Powtarzamy to od lat, że Polska musi się zbroić. Pacyfizm nie jest żadnym wyjściem. Państwa słabe najzwyczajniej w świecie są zjadane przez państwa silne. Polska wydaje bardzo poważne kwoty, ponad 2% PKB na zbrojenia, ale wydaje to w bezrozumny sposób, bo szanowni Państwo, to nie jest kwestia tego, że jak damy więcej, to nie będzie brakować. Zawsze będzie na coś brakować. Chodzi o to, aby te skromne fundusze, które mamy, a nawet możemy przyznać ich przecież więcej, wydawać w sposób optymalny, a nie dysoptymalny. Gdybyśmy nie zamiast programu 500+, wprowadzili ulgi w analogicznych kwotach, ulgi podatkowe dla rodzin, po to, żeby te pieniądze zostały w rodzinach, tak jak postulowało to nasze środowisko. Efekt społeczny zostałby osiągnięty dokładnie w tym samym wymiarze, a więcej pieniędzy zostałoby w państwowym budżecie. Te pieniądze moglibyśmy dzisiaj wydawać między innymi na zbrojenia, albo na infrastrukturę, albo na inne rzeczy, które na dłuższą metę się po prostu wszystkim przydają. No w tej chwili tych pieniędzy nie mamy, bo je najzwyczajniej w świecie przehulaliśmy i nie ma ich i nie będzie zostały zmarnowane, zostały przyjęte. Drugi aspekt, o którym mówił pan Piotr Miller, to jest kwestia dodatkowego opodatkowania przedsiębiorców, którzy prowadzą obrót gospodarczy z Rosją. Szanowni Państwo, Polska nie jest samotną wyspą, nie jest hegemonem europejskim, który może narzucić komukolwiek jakiekolwiek rozwiązania, więc Francja, Niemcy, Holandia, najmniej na to Szwecja, będą handlowały sobie z Rosją w najlepsze. Przedsiębiorstwo na prawdziwą
obrót gospodarczy, a zatem Rosja kupi sobie towary, które będą jej potrzebne właśnie z tamtych kierunków. No kto na tym straci? Stracą na tym polscy przedsiębiorcy, no i straci na tym państwo, ponieważ polscy przedsiębiorcy, w przeciwieństwie do tych niepolskich, płacą podatki w Polsce, a zatem te pieniądze trafiają do polskiego budżetu i z nich wydajemy je na różne ważne cele, chociażby na wspomnianą już obronność, tak? A więc jest to też po prostu głupi i racjonalny pomysł, na którym byśmy stracili wszystkie. Natomiast no, najgorszy jest pomysł trzeci, tak, o którym wspominał redaktor Klimczak. Ja bym chciał, żeby to dokładnie wybrzmiało, zacytuję dla Państwa. Konfiskaty mają dotyczyć wszystkich majątków podmiotów, w tym osób prywatnych, które są zaangażowane we wspieranie działań Federacji Rosyjskiej. Pan rzecznik nie powiedział, kto będzie decydował o tym, jakie to są podmioty, czy to będzie decydował jakiś sąd, czy raczej będzie tutaj decyzja w trybie administracyjnym, może na poziomie jakiegoś urzędnika. Znając ten rząd, podejrzewam raczej to drugie. No niezależnie, szanowni Państwo, jednego od wszystkiego, to jest naruszenie podstawowej dla Państwa prawa zasady nienaruszalności własności. No nie może być tak, że jakiś urzędnik wywłaszcza człowieka, bo jemu się uwidzi. No jeśli tak pójdzie, no to równie dobrze któregoś dnia możecie Państwo nie przeczytać więcej Myśli Polskiej, czy nie obejrzeć więcej Chroplego Szlaku, no bo jakiś urzędnik tutaj w administracji publicznej uzna, że być może nasze nie jesteśmy wystarczająco entuzjastycznie nastawieni do rządu, a zatem przecież skoro rząd jest antyrosyjski, to my jesteśmy prorosyjscy i zabierze nam komputery czy kamery. Możliwe? Proszę Państwa, jak najbardziej możliwe. Z głupszymi pomysłami tego rządu się spotykałem, aczkolwiek ten jest najbardziej bezczelny. Gdyby przeszedł, no to wywróci do góry nogami wszystkie zasady funkcjonowania państwa. To jest zupełne odejście od cywilizacji łacińskiej na rzecz całkowitej turańszczyzny, gdzie człowiek jest niczym, a państwo jest wszystkim. Ja się na to nie zgadzam. To nie jest nasza cywilizacja, to nie jest nasza tradycja. To pokazuje też, gdzie mentalnie są ludzie z PiS-u. To nie są ludzie, którzy są zakorzenieni w cywilizacji łacińskiej, ponieważ osoby zakorzenione w cywilizacji łacińskiej nie wpadłyby na taki pomysł, nie eksplorowałyby go publicznie. Na szczęście, szanowni państwo, PiS nie ma większości do zmiany konstytucji, więc raczej jest to chwyt marketingowy na potrzebę własnego wyborcy, a nie jakiś realny projekt polityczny. Zresztą politycy opozycji, w szczególności Platformy, od razu zorientowali się, że zostali wmanewrowani i niczemu to działanie nie ma innemu służyć niż właśnie jakiemuś efektowi wewnętrznemu. Ja, szanowni państwo, przypomnę, to wyglądało tak, że zwołano wszystkie partie polityczne, wszystkie istotne stronnictwa sejmowe na konsultacje, a w tym samym czasie wspomniany rzecznik rządu wyszedł sobie przed gmach, w którym konsultacje się odbywały i ogłosił przynajmniej wobec czego one dotyczą. No to jest zagranie poniżej pasa wskazujące tylko i wyłącznie na to, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość usiłowało w ten sposób ugrać sobie kilka politycznych punktów. No żenujące, żenujące. Pozwolę sobie na taką osobistą może refleksję, ale nie mogę się powstrzymać. Polska jest w istocie w tej chwili w trudnej sytuacji. Mamy za miedzą wojnę. Wojnę, która nawet bez naszej głupoty może rozlać się na nasze terytorium. Mamy już w tej chwili u siebie 2 miliony uchodźców, a bezpiecznie mogliśmy przyjąć 600-700 tysięcy, no więc przekroczyliśmy ten limit już kilkakrotnie i będzie tylko i wyłącznie gorzej. Więc sytuacja jest realnie kryzysowa, jest trudna. Społeczeństwo już w tej chwili ponosi koszty, już w tej chwili dokonuje wielkich poświęceń. A nasi politycy zachowują się jak, nawet nie jak dzieci w piaskownicy, bo dzieci w piaskownicy bardzo często są przywoływane do porządku przez rodziców. Zachowują się jak istoty zupełnie bezrozumne. Ja nie oczekuję od nich jakichś wybitnych dokonań w tej chwili. Oczekuję tylko i wyłącznie odpowiedzialności. A tej odpowiedzialności nie widzę ani chrzczy, ani zagrożeń nie widzę odpowiedzialności. Wręcz przeciwnie. Całą energię skupiają na jakiejś absurdalnej polsko-polskiej wojence, która dla mnie jest zupełnie obca, plemiennej naparzance, która od już dziesięcioleci niszczy nasze życie publiczne, niszczy nasze więzi społeczne. Szanowni Państwo, poczytajcie sobie ich gazety, tak? To nie jest tylko tak, że oni nas nazywają ruskimi onucami, oni sami siebie z całą autentycznością, z całą wiarą w to, co mówią, nazywają ruskimi agentami. To jest absurd, szanowni państwo. Polska scena polityczna jest sparaliżowana. Główne obozy polityczne, które powinny zajmować się przyszłością państwa, przyszłością narodu, powinny zajmować się właśnie niwelacją tych wszystkich negatywnych czynników, które nastąpiły i niwelacją ryzyk, które przecież ciągle nam tutaj grożą. Zamiast tego oni zajmują się okładaniem się po głowach jakimiś zupełnie absurdalnymi, idiotycznymi oskarżeniami. To jest, szanowni państwo, żenujące. I gdyby dotyczyło innego państwa, byłoby po prostu śmieszne. A dotyczy naszego państwa, więc jest po prostu przerażające. No niestety to jest sytuacja bardzo, bardzo prawdziwa. No można powiedzieć wręcz, że no już wszędzie są rosyjscy agenci, aczkolwiek na całe szczęście opozycja chyba wykazała się resztką instynktu samozachowawczego, bo ona próbowała przelicytować PiS w tym proukraińskim szale,
ale jednak chyba przyszło jej do głowy, że jeśli poprze te przepisy o konfiskatach, to może być następna. I chyba tylko dlatego tego nie poparła. Natomiast no znaczy, aż tak nie do końca się zgodzę. Ja widzę u niektórych polityków opozycji pierwsze symptomy orzeźwienia. To nie muszą być trwałe symptomy, nie podejrzewam, że będą, ale na przykład były minister obrony Siemoniak wrzucił dzisiaj na Twittera taką w sumie trzeźwą refleksję, że nie będzie żadnej misji pokojowej NATO w momencie, w którym będziemy musieli, że tak powiem, strzelać do rosyjskich żołnierzy. To nie oznacza misji pokojowej, ale pełnowymiarową wojnę, a zatem są po stronie opozycji ludzie, którzy jednak zdają sobie sprawę z konsekwencji tego szaleństwa, jeśli to szaleństwo udałoby się naszym rządzącym wdrożyć. Oczywiście to nie jest tak, że mam zamiar pana Siemoniaka czy jego kolegów tutaj bronić czy wystawiać im laurkę. Jakby tylko zaznaczam raczej gwoli kronikarskiej uczciwości, że po tamtej stronie są jeszcze jakieś odruchy instynktu samozachowawczego, bo po stronie PiSu jest całkowity amok, całkowity odlot. Oni już nie mają kontaktu z rzeczywistością. No, ale są też takie przypadki jak mecenas Giertych, który nawoływał do bombardowania Moskwy. Także. No tak, mecenas Giertych jest już raczej przypadkiem dla specjalisty innej natury niż politolog czy tutaj historyk. No tak, zdecydowanie bardziej chyba to w ogóle fachowej pokolenia psychologów, psychiatrów i socjologów będą się pochylać nad tym, co działo się na świecie jak na świecie, ale w Polsce teraz, ale też no, nad tym wszystkim, co działo się od 2020 roku. Może to, że jest teraz ta histeria wojenna, to niektórym pozwoli lepiej znieść to, co ma nastąpić po weekendzie, czyli odejście od nakazu maskowania. No tak, dla niektórych to może być szok. Natomiast w Polsce wbrew pozorom ta histeria już się raz zdarzyła. Skończyło się fatalnie. To było na początku lat 60. XIX wieku i ta histeria narastała wtedy do momentu wybuchu Powstania Styczniowego, które de facto było końcem pewnego uniwersum I Rzeczpospolitej. Z naszego punktu widzenia to powstanie było z jednej strony tragiczne, jako takie pamiętamy, no ale pamiętajmy, że dzięki niemu mógł narodzić się nowoczesny naród polski. No ale jeśli chodzi o głupie i samobójcze decyzje, mamy tutaj wieloletnią tradycję. No przecież obok Powstania Styczniowego mamy także Powstanie Warszawskie, które nie służyło absolutnie nikomu oprócz wrogów Polski. Dlatego no, nie jestem w stanie zagwarantować, że obecna władza nie podejmie najgorszej z możliwych decyzji. Ja przypominam, że ta władza jako punkt honoru poczytuje sobie bycie groteskową, taką kabaretową tutaj grupą rekonstrukcyjną sanacji. Przypominam, że rządy sanacji zakończyły się wrześniem 1939 roku, a więc może i ta władza przygotowuje nam jakiś taki widowiskowy finał. Wszystko na to wskazuje. Oby nie. I tym akcentem zakończmy. Moim Państwa gościem był redaktor Przemysław Piasta. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu za uwagę. Prosimy jak zawsze o lajki, udostępnienia, subskrypcje obu kanałów, czyli Chrobry Szlak i Chrobry Szlak Ekstra, o komentarze. No i także prosimy o wsparcie finansowe naszego kanału. To jest dla nas ważne, żeby można było więcej robić, lepiej, żebyśmy mogli się rozwijać. No i też, żeby też jest ważna ta, proszę Państwa, jak już mówię o wpłatach, cykliczność, bo to nam pozwala na pewnego rodzaju długofalowe planowanie pewnych rzeczy, pewnych planów rozwoju, więc o to szczególnie prosimy, tylko od Państwa zależy, czy będziemy mieli na amunicję do tej wojny informacyjnej, która jest teraz toczona. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych programach.